Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Trybunał Stanu to instytucja praktycznie martwa w III Rzeczpospolitej. Trybunał Stanu jako instytucja, która powinna rozliczać polityków. Polityków odpowiedzialnych za afery, polityków odpowiedzialnych za niedotrzymywanie obietnic, polityków dopuszczających się często zdrady stanu. Tak, powinien działać w Polsce Trybunał Stanu i to niejednokrotnie po roku 1989. Akurat wniosek, nad którym procedujemy, czyli wniosek w stosunku do premiera Jarosława Kaczyńskiego, jest bardzo słaby. Natomiast mam pytanie do większości rządzącej. Mam pytanie do Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy Trybunał Stanu dla Donalda Tuska? Kiedy pociągnięcie do odpowiedzialności politycznej za afery? Za aferę hazardową, za Amber Gold, za Smoleńsk? Kiedy pociągnięcie do odpowiedzialności pani premier Ewy Kopacz za to, co mówiła z tej mównicy, za jej zachowanie w 2010 roku? Tego domagają się Polacy. Pociągnięcia odpowiedzialności politycznej przed Trybunał Stanu polityków Platformy Obywatelskiej. Dziękuję panu posłowi.